99. rocznicę odzyskania niepodległości, tym samym inaugurując rok stulecia, rok ważnych uroczystości, rok świętowania niepodległości, ale również rok 20-lecia samorządu województwa. Samorządu, który tworzy wspólnotę i ta wspólnota jest również warunkiem bycia niepodległej Rzeczypospolitej. Chciałbym złożyć życzenia wszystkim mieszkańcom regionu w imieniu swoim oraz pana marszałka Andrzeja Buły, który dzisiaj nie mógł być z nami, bo w Warszawie odbierał bardzo ważny tytuł, znakomity przywódca na Zamku Królewskim. Życzenia dumy i poczucia wspólnoty oraz wszystkiego, co najlepsze z okazji święta, Narodowego Święta Niepodległości. 11 listopada to największe, najpiękniejsze i najważniejsze święto w polskiej tradycji. To również dzień, w którym manifestujemy swój patriotyzm, przywiązanie do kraju, do ojczyzny, z tego, że jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami. Dlatego bardzo się cieszę, że dzisiejsza uroczystość spowodowała, że nie tylko władze miejskie, wojewódzkie, nie tylko wielu zaproszonych gości również z zagranicy przybyło do Opola, ale że tak licznie przybyli Opolanie. To dzień, w którym się radujemy, w którym, raz jeszcze to powtórzę, manifestujemy, że jesteśmy Polakami. A więc cieszmy się i radujmy, bo to piękny, wspaniały dzień.